Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj polecam przepyszne ciasto ze śliwkami, pulchniutkie. Możemy go zrobić ręcznie, bez robota. Na filmie zaczynam od topienia masła z niewielką ilością mleka. 200 g masła, 50 ml mleka. A jeszcze wcześniej warto sobie przygotować śliwki, po prostu wydrążyć z pestek. Stopione masło powinno być dodawane najlepiej letnie lub najwyżej lekko ciepłe. A tutaj już pozostałe składniki do ciasta. 5 jaj, 3/4 szklanki cukru, łyżka taka płaska cukru waniliowego i może 2 łyżeczki takie z małym brzuszkiem proszku do pieczenia lub płaska łyżeczka sodki. Mąkę mieszam na sucho z proszkiem do pieczenia. Do jajek dodaję cukier waniliowy i cukier zwykły, taki drobniejszy. Roztrzepuję rózgą, to nie musi być idealna konsystencja. W międzyczasie tutaj widzicie, mieszam cukier z cynamonem i cukrem waniliowym. A do rozbrzechtanych jaj z cukrem dodaję stopione masło z mlekiem. Krótko mieszam i zaraz dodaję mąkę. Staram się ją sypać w kilku etapach, nie od razu. W tym przepisie wychodzi około 350 g mąki. I mieszam dalej rózgą, można oczywiście łyżką, ale rózgą będzie dokładniej i dosyć krótko, zaraz konsystencja będzie jednolita. To ciasto naprawdę jest bardzo szybkościowe, polecam. Doskonałe także do innych owoców, bądź po prostu upiec je jako babkę, na przykład pół na pół z kakaem. Do tych proporcji najlepiej użyć formę o wielkości 33 na 22, moja jest ciut większa, wtedy to ciasto przy mniejszej formie będzie jeszcze wyższe. Jest dość gęste, nie potrzeba posypywać niczym, żeby owoce nie wpadały nam na dno. Owoce ładnie utrzymują się na wierzchu. Zamiast posypywać śliwki cukrem, bo wiadomo, niektóre są jednak kwaśne, żeby uzyskać dobry smak, możecie na przykład zrobić bezę, czyli po prostu 3-4 białka ubić na sztywno, dodać mniej więcej wagowo tyle samo cukru co jajka i polać tym całe ciasto, wstawić do piekarnika na nieco niższą temperaturę, około 170 stopni i piec około 40 minut. Życzę, kochani, udanych wypieków i serdecznie pozdrawiam.